pierwszy kibic Impelu Gwardii Wrocław. Powiedz, często przychodzisz na mecze? Raczej rzadko. A obserwujesz poczynania dziewczyn, chociaż drogą internetową? Tak, obserwuję jak najbardziej. I jak oceniasz postawę podopiecznych Rafała Błaszczyka w tym sezonie? No, jest dobra, ale można by spodziewać się więcej. No, jest szansa, nadzieja może, że będzie jeszcze lepiej. Powiedz, jaki typujesz wynik w dzisiejszym spotkaniu? 3-1 dla Gwardii. Powiedz może, jak masz na imię? Marcin. Marcinie, często przychodzisz na mecze Gwardii? Jestem z Krakowa, więc jest to mój drugi mecz na Gwardii, dlatego że Wrocław trzyma z Krakowem, więc dlatego jestem tutaj. Czy często? No drugi mecz, tak jak już wspomniałem, więc rzadko, ale widzę, że dzisiaj jest więcej ludzi niż ostatni mecz. Czyli miałeś daleką drogę do pokonania tutaj do Wrocławia, tak? Specjalnie dla dziewczyn. No, warto oglądać tak ładne kobiety. Jaki wynik typujesz w dzisiejszym meczu? Myślę, że ostatnio z tego, co śledziłem, to Gwardia podniosła swoje morały i myślę, że dziś będzie wyrównany mecz, ale myślę, że kolejni kibice Impelu Gwardii Wrocław. Panowie, przedstawcie się. Nie jesteśmy kibicami Gwardii Wrocław. No, poniekąd. A czyimi kibicami? Kibicami, owszem. Pierwszy raz jesteśmy na meczu siatkówki kobiet. Pierwszy raz. A co skłoniło Was do przyjścia na Gwardię? Zainteresowanie ogólne sportem. Również, także interesujemy się trochę siatkówką. Ale siatkówką się interesujecie w jakikolwiek sposób? Nie z przekonania, nie z pasją, ale z przyjemnością oglądam mecze siatkówki. Podobnie jak kolega, także. Więc to jest Wasz debiut na Gwardii. Jaki zatem typujecie dzisiaj wynik ze Stalą Mielec? Mam nadzieję, że mecz będzie zacięty i ciekawy. No również, no mam nadzieję, że wygra Gwardia, tak. Czy od dzisiejszego meczu regularnie już będziecie przychodzili na Gwardię? To się okaże po meczu. Dokładnie.